Jeżeli chodzi o świadomość na temat HIV wśród młodzieży, jest ona dość niska. Przede wszystkim ze względu na to, że jest to temat tabu. 82% naszych odbiorców w ogóle nie chce mówić o HIV, właśnie ze względu na otaczające go tabu, a ponad 3/4 osób deklaruje, że w ogóle nie powiedziałoby nikomu o zakażeniu HIV lub poinformowałoby tylko najbliższych. Jeżeli chodzi o świadomość, przeprowadziliśmy taką ankietę i co szósty młody człowiek odpowiedział, zacytuję teraz, że lepiej często myć i dezynfekować ręce, zwłaszcza w miejscach publicznych, bo być może ławki albo poręcze, przyciski były dotykane przez osoby z HIV. To oczywiście nieprawda. Bardzo dużo osób sądzi mylnie, że całowanie się z osobą żyjącą z HIV stwarza duże ryzyko zakażenia. No i najważniejsze, niemal 1/4 naszych respondentów uważa niesłusznie, że problem HIV ich w ogóle nie dotyczy. Największym mitem jest to, że HIV kojarzy się ze środowiskiem homoseksualnym, kojarzy się z narkomanią, z prostytucją, no i z rozwiązłością seksualną, a wcale tak nie jest. Przede wszystkim bardzo wiele osób myśli, że nie można się zakazić HIV na przykład w takich miejscach jak studio tatuażu, kosmetyczka czy podczas jakiegoś zabiegu lekarskiego. A tak naprawdę wszędzie, gdzie mamy jakikolwiek kontakt z krwią, może dojść do zakażenia HIV. O zakażeniu HIV możemy nawet nie wiedzieć, ponieważ jeżeli nie wykonamy testu, no to nie będziemy posiadali wiedzy na temat tego, czy jesteśmy zakażeni, czy nie. Przede wszystkim, jeżeli mieliśmy kontakty seksualne z jakąkolwiek osobą, której statusu serologicznego nie znamy, no to jesteśmy, że tak powiem, w grupie, która jest narażona na zakażenie HIV. Tak więc, jeżeli ktoś myśli, że HIV go nie dotyczy, no to przeważnie jest w błędzie. Jeżeli chodzi o samodzielne wykonanie testu na HIV w domu, bardzo mało osób wie, że jest to możliwe. Przede wszystkim taki test jest bezpłatny, anonimowy i szybki. Wystarczy wejść na taką stronę internetową www.projekttest.pl i możemy sobie taki test właśnie anonimowo i bezpłatnie zamówić do domu. A wynik takiego testu mamy już po 30 minutach. Jest to test trzeciej generacji i ma bardzo wysoką skuteczność.